Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym kolejnym programie, w którym gościmy panią sędzię Joannę Hetarowicz-Sikorę. Dzień dobry, pani sędzio. Witam serdecznie pana redaktora oraz naszych widzów. Szanowni Państwo, ostatnio rozmawialiśmy o przemocy i obiecałem Państwu, że zgłębimy temat nowego kodeksu karnego. Dziś wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że zmieniły się chociażby wysokości mandatów. Nagrywamy zimą, więc wszyscy mówili głośno o tym, że można dostać 3000 zł mandatu za nieodśnieżony samochód, ale to są najdrobniejsze rzeczy, które się zmieniły, bo jeśli chodzi o kodeks karny, zmieniły się długości wyroków dla potencjalnych przestępców, tak? Oj tak, 13 grudnia opublikowano dziennik ustaw, w którym opublikowano zmiany do kodeksu karnego. Te zmiany wejdą w życie 3 miesiące od publikacji, od ogłoszenia, czyli 13 marca 2023 roku. To będzie ten moment, w którym będziemy się musieli faktycznie zmierzyć z wejściem w życie nowych przepisów w kodeksie karnym, które całkowicie zmieniają zasady wymiaru kar, wprowadzają szereg rozwiązań, które są naprawdę niebezpieczne z punktu widzenia celów karania i polityki karnej. Ale pani sędzio, celów postępowania karnego. Ja od razu wejdę w słowo, no bo my wszyscy, którzy z prawem, z karaniem nie mamy zbyt wiele wspólnego, jak myślimy o tym, że jakiś przestępca zostanie ukarany, no to jak podświadomie chcielibyśmy, żeby ta kara była dla niego dotkliwa, żeby to przestępstwo się nie powtórzyło. A z tonu głosu wnioskuję, że no, pani uważa, że nie powinniśmy tak mocno karać, tak? Czy... Znaczy, powiem tak, ja jestem karnistką i orzekam w sprawach karnych od 16 lat. To ja podpisuję się pod wyrokiem. To na mnie ciąży odpowiedzialność za to, żeby sposób zakończenia postępowania był sprawiedliwy i żeby kara była sprawiedliwa. Sprawiedliwość oznacza, że ta kara jest dokładnie dopasowana. Przylega jak ściśle dopasowany kostium do naszego sprawcy. Uwzględnia stopień winy, uwzględnia ciężar gatunkowy tego czynu, uwzględnia szkodę, jaką wyrządzono drugiemu człowiekowi, ale też uwzględnia to, kim jest ten nasz sprawca i co się takiego stało, dlaczego doszło do popełnienia tego konkretnego przestępstwa. Czyli można powiedzieć, że dwie różne osoby w dwóch różnych sytuacjach za to samo przestępstwo mogą dostać, czy mogły dostać inny wymiar kary. Tak, oczywiście, dokładnie, ponieważ biorę pod uwagę te czynniki, które są zmienne, one nie są stałe. One wynikają z konkretnych okoliczności, z konkretnego układu faktycznego i z tego, kim jest dokładnie nasz sprawca. I powiem jeszcze więcej. Bardzo ważnym jest, żeby nie tylko ukarać w sposób, który będzie dotkliwy dla naszego sprawcy, ale jeszcze jako sędzia muszę działać w ten sposób, żeby tak ukształtować orzeczenie, żeby istniała jak największa szansa na to, że osoba, która zrobiła coś złego, na ścieżkę przestępstwa nie wróci. No, a uda się przywrócić społeczeństwu. A trafiając do więzienia na wiele, wiele lat, może być z tym ciężko. No to w takim razie, cóż takiego zmieniło się w tym nowym kodeksie karnym? Kodeks karny teraz został ukształtowany zgodnie z dewizą, która się nie sprawdza, od razu powiem. Im gorsze, im większe będzie zagrożenie karne za dane przestępstwo, tym większa szansa, że społeczeństwo będzie przestrzegało prawa. Nie działa, powiem od razu. Takie założenie nie działa. Nie znam nikogo, kto w chwili, w której podejmuje decyzję albo no,
robi coś złego, myśli o odpowiedzialności karnej i o wysokości grożącej mu kary. Jest to ostatnia z rzeczy, którą bierze się pod uwagę wtedy, kiedy jesteśmy w zdarzeniu faktycznym, którym interesuje się kodeks karny. Czyli bandyta, który chce napaść na bank, nie zastanawia się, że dostanie 5 czy 10 lat więzienia, on po prostu zdecyduje się tak czy inaczej na popełnienie tego przestępstwa, jeżeli będzie no, czuł, że chce to zrobić. Oj, nie można tego lepiej ująć, panie redaktorze. Więc zmieniły się co, widełki, rozmiar kary? Tak, muszę koniecznie o tym powiedzieć. Przede wszystkim w jedną zmianą w kodeksie karnym przeszliśmy z sytuacji, w której najwyższą karą pozbawienia wolności przewidzianą przez kodeks karny do tej pory była kara 15 lat pozbawienia wolności, a teraz artykuł 37 kodeksu karnego mówi o tym, że kara pozbawienia wolności może trwać do 30 lat. Czyli dwukrotnie więcej. Tak, za każde przestępstwo, w którym wcześniej ewentualnie wskazywano na to, że można wymierzyć karę do górnej granicy, czyli wcześniej to było 15 lat, teraz do 30 lat pozbawienia wolności. Nie mówimy też o dożywociu. Ach, no z dożywociem jest jeszcze ciekawiej, ponieważ ta zmiana, która odnosi się również do dożywotniego pozbawienia wolności. Ja przypominam, że dożywotnie pozbawienie wolności to jest sytuacja, w której wymierzamy karę za najcięższe przestępstwa i co do zasady dożywotnie pozbawienie wolności trwa do śmierci osoby skazanej, ale do tej pory osoba skazywana na dożywotnie pozbawienie wolności dostawała nadzieję na to, że jeżeli w okresie odbywania kary dożywotniego pozbawienia wolności dojdzie do realizacji procesu resocjalizacyjnego, czyli ta osoba się zmieni, zmieni się coś w jej życiu, w jej postrzeganiu świata, w jej podejściu do otoczenia, do ludzi, będzie istniała możliwość warunkowego, przedterminowego zwolnienia. Tymczasem teraz kodeks karny nasz wprowadza instytucję dożywotniego pozbawienia wolności z zakazem warunkowego, przedterminowego zwolnienia. Czyli bez momencie, względu na to, jak ten przestępca będzie się zachowywał w więzieniu, czy dalej będzie przestępcą i nie wiem, na przykład zabije współwięźnia, czy też będzie przechodził cały ten proces resocjalizacyjny, nie wiem, nawróci się i będzie chciał być dobrym, to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Mało tego. Od razu jakby wyłapał pan, jakie jest zagrożenie tutaj. Jeżeli na samym początku odbiera się komuś nadzieję i wskazuje się, że bez względu na to, co będzie dalej w jego życiu, on i tak swojego położenia nie zmieni, to tak naprawdę zachęcamy wręcz do tego, żeby zachowywać się w sposób niezmieniony, albo i jeszcze gorzej. W takich... Bo gorzej już nie będzie. No tak. Dokładnie tak. No w Polsce nie ma kary śmierci. Dokładnie. I chyba, miejmy nadzieję, i nie może zostanie. Być, bo jesteśmy członkami Rady Europy. Polska jest stroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i w tym porządku prawnym strasburskim kara śmierci jest zakazana. Jest uznawana za karę niedopuszczalną. Ja jeszcze chciałem tylko zapytać, czy kary, te, o których wcześniej rozmawialiśmy, oczywiście trudno mówić tutaj o dożywociu, ale te kary maksymalne za przestępstwa, one się sumują? Jeżeli ktoś popełni, nie wiem, dwa przestępstwa i za jedno przestępstwo jest 10 lat pozbawienia wolności, za drugie jest 5 lat, to razem pójdzie do więzienia na 15 lat? Czy jak to wygląda? Tak, oj, to tutaj już wchodzimy w całą kuchnię dotyczącą wymiaru kary. Jeżeli te dwa przestępstwa osądzane są w dwóch odrębnych postępowaniach i w jednym wymierza się karę 5 lat pozbawienia wolności, w drugim 7 na przykład, to obie te kary są kierowane do odbycia i odbywanie ich następuje jedna po drugiej. Natomiast jeżeli te dwie kary wymierzane są w jednym postępowaniu, to sąd zobligowany jest po wymierzeniu jednej i drugiej kary w kolejnym punkcie wymierzyć karę łączną. Kara łączna kształtowana jest w ten sposób, że najniższa z tych kar, najniżej może być to ta kara, która jednostkowo była najwyższa plus jeden miesiąc,
A najwyżej może być to suma wszystkich kar podlegających łączeniu. Czyli jak było 7 i 10, to może być maksymalnie 17, ale może być również 10 plus miesiąc. 12, ale może być też 7 i miesiąc. Tutaj mamy jeszcze, jeśli chodzi o zmianę, również taką zmianę, która powinna zainteresować słuchaczy. W ramach tych zmian wprowadza się również przepadek samochodów osobowych, którymi poruszały się osoby popełniające przestępstwo jazdy pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, jeżeli osoba ta znajdowała się w stanie nietrzeźwości powyżej 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Czyli... Czy we krwi. Właśnie. Czyli... I to też nie ma znaczenia, jaki to jest pojazd, tak? Czy to jest samochód, który jest wart 1000 zł, czy jest samochód za, nie wiem, 200-300 tysięcy zł, to nie ma znaczenia. Jeżeli wsiedliśmy do samochodu pod wpływem alkoholu albo dzień wcześniej było naprawdę dobra impreza i nie sprawdziliśmy, jak wygląda, 1,5 promila, i przypada nam, nie wiem, powiedzmy, dorobek całego naszego życia. Tak, a jeśli jedziemy samochodem należącym do nas, to sąd ma obowiązek orzec od nas równowartość wartości tego pojazdu. Zaraz. Załóżmy, że ja jestem niefrasobliwym kierowcą i wsiadłem do samochodu pod wpływem alkoholu, mam więcej niż 1,5 promila, nie mam swojego samochodu, pożyczam go od kolegi, jest to samochód, który jest wart 200 tysięcy złotych, zatrzymała mnie policja i nie mogą mi zabrać tego samochodu, bo to nie jest mój. 200 tysięcy złotych ja będę musiał tak spłacać. Dokładnie. Mało tego, jeśli jest wątpliwość co do wartości tego samochodu, sąd nie może poprzestać na deklaracji samego właściciela pojazdu, że na przykład wartość tego samochodu wynosi tak naprawdę tylko 50 tysięcy, a nie 200, tylko ma obowiązek, i o tym mówi również nowelizacja, dopuścić dowód z opinii biegłego na okoliczność wartości tego konkretnego pojazdu po to, żeby zasądzić od naszego sprawcy dokładną wartość tego pojazdu. A co w przypadku, gdy, nie wiem, jestem kierowcą ciężarówki i wożę towar nie swoim samochodem, tylko pracodawcy? Czy wtedy pracodawcy zostanie zabrany samochód? Czy ja będę musiał zwrócić tą równowartość tego pojazdu? Jak to wygląda? Świetne pytanie. Tutaj ustawodawca nie jest konsekwentny, panie redaktorze, i stwierdza, że od obowiązku orzekania przypadku pojazdów bądź ich równowartości zwolnieni są kierowcy zawodowi. Czyli mówiąc najprostszym językiem, jeżeli wsiadam pod wpływem alkoholu do samochodu, ale jestem w pracy, jestem kierowcą zawodowym, to samochód nie zostanie mi zabrany, ani nie będę musiał płacić równowartości tego. Tak. Natomiast jeżeli w takim samym stanie wsiądę w samochód swój albo pożyczony od znajomego, nie wiem, mamy, rodziców, to już tak. Tak, dokładnie. No nie jest to logiczne. Nie mogę nic więcej tutaj dodać, bo jest dokładnie tak, jak pan redaktor mówi. I to tylko pokazuje, jak bardzo niekonsekwentne są te zmiany, i już sam pan redaktor na tym przykładzie widzi, jak bardzo niesprawiedliwa może być sytuacja, ponieważ ale sędzia ma jakąś możliwość ruchu, bo rozmawialiśmy wcześniej o tym, że no, sędzia ma jakieś widełki, tak? Może coś inaczej ukarać dwie różne osoby, zważywszy na sytuację, czy też to, co się wydarzyło. Tutaj jest taka... Nie, w przypadku środka karnego w postaci przepadku pojazdów nie ma tak naprawdę możliwości odstąpienia od wymierzenia tego środka i orzeczenia przepadku. Czyli to jest zero-jedynkowe? Tak. No, bardzo ciekawa kwestia. Myślę, że karniści będą się z tym musieli zmierzyć, choć przypuszczam, że to zostanie chyba jakoś poprawione, bo nie wyobrażam sobie, żeby taka sytuacja mogła mieć miejsce w państwie prawa, no ale różnie może być. Dodam jeszcze, tak, jedną rzecz, która powinna zainteresować również nas wszystkich, bo wszyscy jesteśmy konsumentami, wszyscy chodzimy do sklepów, wszyscy robimy zakupy. I jak Państwo pewnie wiecie, my jako konsumenci jesteśmy obciążani w pewien sposób kosztami wynikającymi z
faktów zwiększonej ilości przestępstw sklepowych polegających na kradzieżach sklepowych, tak? Musimy pamiętać, że im więcej takich zachowań się zdarza, im bardziej one są powszechne, tym bardziej sklepy muszą się zabezpieczać dodatkowo, a zabezpieczenia czy w postaci kosztują. Ochrony fizycznej, ludzkiej, tak, czy w postaci zabezpieczeń elektronicznych kosztują. Te koszty są przerzucane na nas, na konsumentów. Co się stało? Wszyscy chcielibyśmy, żeby ci, którzy kradną w sklepach, byli traktowani w sposób, który będzie właśnie sprawiedliwy, tak? I powstrzyma taką osobę przed kolejną decyzją łatwego zarobku, tak? Szukania łatwego zarobku. Tymczasem tutaj akurat ustawodawca zachował się w sposób zdumiewający, ponieważ w ostatniej chwili do tej nowelizacji dorzucono wrzutkę, dzięki której obecnie jako wykroczenie traktuje się kradzież mienia do 800 zł. W tej chwili 500, będzie to wykroczenie, tak? Nie przestępstwo, 500. 500 tak. Było. Do 12 marca jest to 500 zł, od 13 marca będzie to kwota 800 zł. Po prostu ustawodawca uznał, że inflacja szaleje, więc możemy też podnieść tutaj. Nie wiemy, czym się kierować. Czy są jeszcze jakieś zmiany? Inne, również polegające na tym, że zmienia się rzeczywiście w całości polityka karna, tak jak do tej pory, i tego byłam uczona jako sędzia i tak traktowałam również swoją powinność, byłam uczona tego, że trzeba starać się o to, żeby tak ukształtować orzeczenie, by umożliwić resocjalizację, tak? Czyli by spowodować, żeby nasz sprawca nie wrócił na drogę przestępstwa, żeby wybrał, krótko mówiąc, inną, zgodną z prawem ścieżkę. Mhm. I premiowane były również sytuacje, w których faktycznie osoba stająca pod oskarżeniem prezentowała postawy, które wskazywały na tą jej autentyczną wolę zmiany swojego zachowania. Teraz jest dokładnie odwrotnie. Przewraca się, przewartościowało się zupełnie przesłanki związane z wymiarem kary. Teraz głównie mamy kłaść nacisk na zemstę, czy może nie tyle, jest to bardzo twardo powiedziane, ale i odwet społeczeństwa na sprawcy. Kara ma boleć, ma być dolegliwa. Zostawmy na boku kwestie związane z resocjalizacją. Nasz ustawodawca wychodzi z założenia, że człowieka nie da się naprawić. Tak? Trzeba go po prostu ukarać. Pani sędzio, bardzo dziękuję za ten cykl spotkań, który mamy już za sobą. Tych tematów związanych z kodeksem karnym jest mnóstwo i na pewno do niego wrócimy. Natomiast ja Państwa zapraszam na kolejne spotkania, ale tym razem zajmiemy się kodeksem cywilnym. I tym razem wyjątkowo już nie będziemy gościć pani sędzi, chociaż jestem przekonany, że z panią sędzią Joanną Hetnarowicz-Sikorą spotkamy się jeszcze nie raz w kolejnych odcinkach, ale nie tych następnych. Ja dziękuję serdecznie za taką możliwość. To była świetna przygoda. Dziękuję. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję państwu i zapraszam.